Co roku odbywające się w Katowicach Europejskie Forum Gospodarcze jest miejscem, gdzie można na wysokim poziomie porozmawiać o wielu interesujących kwestiach, tym, co przede wszystkim jest ważne dla nas, o kwestiach chińskich. W tym roku rozmawiano o relacjach Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Miałem okazję też wziąć udział w jednym z paneli, za co bardzo dziękuję organizatorom. I główna teza tego panelu była taka, że polityka wyprzedziła gospodarkę. W ostatnich 20 latach stosunki z Chinami są najlepsze, ale to jednak nie do końca przekłada się na biznes czy na relacje gospodarcze. Dlaczego tak jest? O tym w tym komentarzu. Dlaczego polityka wyprzedziła gospodarkę? Przede wszystkim, jeśli spojrzymy na chińską mapę inwestycji globalnych, to zobaczymy, że Europa Środkowo-Wschodnia jest w zasadzie ostatnim obszarem, które podlega działaniom Chin. Chiny od dawna były obecne w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, w Europie Zachodniej już wcześniej niż w Europie Wschodniej. I Europa Środkowo-Wschodnia, w tym i Polska, pozostaje takim ostatnim obszarem do zagospodarowania dla tego współczesnego globalnego mocarstwa, jakim są Chiny, które mają już swoje interesy na wszystkich kontynentach. Co to oznacza? To rodzi pierwszą trudność dla relacji Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami. Chiny jako te globalne mocarstwo mają jeszcze mało doświadczeń w wychodzeniu na zewnątrz, w realizowaniu tej polityki Zhou Chuqi. I mają pewne doświadczenia w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, ale one są nieprzystosowalne do realiów Europy Środkowo-Wschodniej, która jest jednak regionem specyficznym. Czy doświadczenia afrykańskie mogą być z powodzeniem stosowane w Europie Środkowo-Wschodniej? Nie. To może doświadczenia zachodnioeuropejskie? No też nie do końca. To może w takim razie doświadczenia z działalności na Białorusi i Ukrainie, gdzie także obecne są Chiny, zwłaszcza na Białorusi. Także nie do końca. Europa Środkowo-Wschodnia, tych kilkanaście krajów pomiędzy Niemcami a Rosją, pomiędzy Europą Zachodnią a Rosją, no jest jednak pewnym specyficznym obszarem i Chiny tutaj takich doświadczeń nie mają. To stwarza jakby trudność numer jeden. Wzrost znaczenia Chin na całym świecie budzi wielkie emocje, ale też stwarza wielkie szanse. Chiny zmieniają świat, zmieniają światową turystykę, światową edukację. W jaki sposób wykorzystać ten wzrost, zwłaszcza wzrost zasobności chińskich konsumentów i wzrost ich liczebności. Tych ludzi jest coraz więcej, mają coraz więcej pieniędzy. Chińczycy już są grupą turystów, która zostawia na świecie najwięcej pieniędzy. 82 miliony z nich wyjeżdża za granicę i wydaje 102 miliardy dolarów. Tu przede wszystkim ze strony Polski potrzebne są dwie rzeczy. Przede wszystkim rzecz pierwsza to koordynacja działań poszczególnych ministerstw, grup i tak dalej. Z tym nie jest jednak do końca najlepiej. Te działania nie są dobrze skoordynowane, często jest to pospolite ruszenie, rozproszone i tak dalej. I druga rzecz to Polska musi mieć określoną markę, bo Polska jest już krajem, który zaczyna się w Chinach kojarzyć. Chińczycy wiedzą, gdzie jest Polska, w czym pewnie duża zasługa Expo, które odwiedziło aż 8 milionów Chińczyków, czyli liczba równa wielkości średniego kraju europejskiego. I Polska się kojarzy, znaczy Polska, wiedzą Chińczycy, że istnieje taki kraj jak Polska, to już jest wielki sukces. Natomiast ten kraj się z niczym nie kojarzy. I tu musi być jakaś wizja, musimy wiedzieć, jak chcemy się sprzedawać w Chinach, z czym ta Polska ma się kojarzyć. To jest element drugi. Jeśli spojrzymy na to, co przeszkadza w tym, żeby te relacje gospodarcze rozwijały się bardziej harmonijnie, dlaczego polityka wyprzedziła gospodarkę? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to, co politycznie można było zrobić, to już zrobiono. Przede wszystkim jest bardzo dobry klimat polityczny, najlepszy od 20 kilku lat, bo przez ostatnie 20 lat Polska wyłącznie krytykowała Chiny za łamanie praw człowieka i tego zaprzestała. To niewątpliwie jest jakiś postęp. Do tego mamy wizyty ministrów na wysokim szczeblu, wiele ministrów, którzy wybierają się do Chin, ale zatem jednak nie idzie napływ tych chińskich inwestycji. Jakie tu są przeszkody w tym tak naprawdę? No pierwsze to jest to, że jednak są pewne różnice kulturowe czy pewne niuanse, o których w Polsce w ogóle nie wiemy. To jest najgeneralnie mówiąc brak wiedzy. Po drugie to jest jednak pewna bariera komunikacyjna, bo nie wiemy dokładnie, jaki Chiny mają plan co do Europy Środkowo-Wschodniej. To nie przebija się przez informacje medialne tak do końca.
Naturalny sposób, trzeci czynnik w Europie Środkowo-Wschodniej, która jest tym specyficznym regionem, jak już powiedziałem, to fakt, że było to miejsce, gdzie maszerowały w jedną i w drugą stronę wielkie armie. Ludzie obawiają się poddania jakiejś chińskiej dominacji, mają wiele obaw. To wszystko powoduje, że sama polityka nie wystarczy. Jeśli nie zmieni się przekaz medialny, jeżeli nie zmieni się obraz Chin, jeżeli nie zostanie poprawiona ta komunikacja, która nie jest łatwa ze względu na pewne różnice kulturowe, chociażby takie, że Chińczycy nie potrafią się za bardzo chwalić na przykład swoimi osiągnięciami, nie chcą mówić krytycznych rzeczy wprost, nie mówią wprost też wielu rzeczy. To będzie bardzo trudno. Dlaczego będzie trudno? No można powiedzieć, skoro te wizyty polityczne są na tak wysokim szczeblu, poziomie, jest atmosfera polityczna, coś czego brakowało do tej pory. Będzie trudno, podam tylko dwa przykłady. W dyskusjach na temat polityki zagranicznej Polski, w zasadzie o 12 krokach Wang Jiabao, programie, który został ogłoszony dla Europy Środkowo-Wschodniej, dyskutuje się tylko w gronie specjalistów chińskich. Jeżeli dyskutujemy ze specjalistami od polityki zagranicznej, nikt tego wielkiego programu tak naprawdę nie bierze pod uwagę i nikt nie bierze pod uwagę w ogóle roli Chin we współczesnym świecie w Polsce. Można tutaj mówić o tym, że żyjemy cały czas w cieniu dwóch trumn, trumn Piłsudskiego i Dmowskiego i cały czas analizujemy sytuację geopolityczną na świecie, tak jakby w Azji w ogóle nic się nie wydarzyło, a świat rzeczywiście, centrum świata nie przynosiło się do strefy Pacyfiku, co w zasadzie już następuje na naszych oczach, a nie jest to brane pod uwagę w tego typu dyskusjach. Mam także do czynienia z wieloma przedsiębiorcami, którzy wybierają się do Chin i są oni zaskoczeni tym, jak wygląda Szanghaj, jak wygląda Zhejiang, Jiangsu, prowincji z delty rzeki Yangtze, czy w ogóle wschód Chin, czy nawet zachód. To jest coś, czego się nie spodziewali. Wiele polskich firm miałoby szansę na rynku chińskim, zwłaszcza jeśli chodzi o branżę spożywczą, ale zwyczajnie o tym nie wiedzą. Jakie warunki muszą być zatem spełnione, aby Polska wykorzystała ten wzrost znaczenia Chin i aby gospodarka dogoniła politykę? No, pierwszy z takich czynników to przede wszystkim potrzeba jakiegoś sukcesu. Do tej pory takich sukcesów we współpracy polsko-chińskiej brakuje. Nawet mieliśmy katastrofy takie jak COVID. Sukcesu nie było. Mamy hutę stalową Wola, która została przejęta przez chińskiego inwestora. Teraz na dniach będzie to Kraśnik. Ale takich spektakularnych sukcesów, które byłyby inspiracją, brakuje. No po drugie, Polacy, czy też ludzie w Polsce muszą wiedzieć, że także skorzystają na tym otwarciu się na Chiny i na wzroście znaczenia Chin. Że zwłaszcza biorąc pod uwagę te obawy w Europie Środkowo-Wschodniej, że zostaniemy skolonizowani i tak dalej, ludzie muszą wiedzieć, że na tym skorzystają, muszą o tym wiedzieć Polacy, że to nie tylko Chiny skorzystają, ale też skorzysta Europa Środkowo-Wschodnia. A po trzecie jest potrzebna też wiara Chińczyków, że w Europie Środkowo-Wschodniej, która znajduje się na samym końcu chińskich priorytetów, warto inwestować. Jest to rzeczywiście region bardzo skomplikowany, o zupełnie innej kulturze, tradycji, zwłaszcza w ostatnich 20 latach to obserwowaliśmy. Region, który też nie ma wiele do zaoferowania Chinom, bo nie ma ani wysokich technologii jak Europa Zachodnia, ani nie ma surowców tak jak Afryka czy Australia. W związku z tym premia za zaangażowanie w Europie Środkowo-Wschodniej jest dla chińskiego mocarstwa niewielka i to też może spowodować, że jeśli opór będzie zbyt duży, to po prostu Chiny sobie mogą ten teren zwyczajnie odpuścić. Jedno jest pewne i taka jest konkluzja z tego komentarza, że jeśli Polska dobrze wykorzysta wzrost znaczenia Chin, jeśli nasze kadry, administracja okaże się sprawna, koordynacja na wysokim poziomie, wizja dostosowana do możliwości, to Polska może stać się beneficjentem wzrostu znaczenia Chin i czołowym krajem w Europie, krajem numer 5-6 i to jest w jakiś sposób na pewno szansa. Tylko czy jakość naszego zarządzania wykorzysta tą szansę? I wniosek drugi jest taki, że jeśli Chiny poradzą sobie w Europie Środkowo-Wschodniej, w obszarze tak kulturowo obcym, zupełnie z odmienną wizją przez ostatnie 20 lat, gdzie wiedza o Chinach jest stosunkowo niewielka i wiedza Chin również o tym regionie jest stosunkowo niewielka. Jeśli Chiny sobie z tym poradzą, to rzeczywiście staną się globalnym mocarstwem z prawdziwego zdarzenia. Nie tylko krajem, który powraca na należne sobie w świecie miejsce, jak mówił Deng Xiaoping, ale mocarstwem, które radzi sobie w każdych okolicznościach i we wszystkich zakątkach globu. Dziękuję bardzo.